Jak co roku spotykamy się pod pomnikiem w Wisznicach. Planowany jest uroczysty przemarsz od szkoły podstawowej do pomnika. Złożenie wiązanek, przemówienia, krótka część artystyczna, potem msza za ojczyznę, a po mszy odbędzie się uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. Flaga i maszt wybudowane z projektu pod biało-czerwoną. Spodziewamy się mieszkańców Wisznic, przyjaciół Wisznic, samorząd, pracownicy, instytucje i szkoły. Tak, spodziewamy się delegacji z zakładów pracy, z delegacji samorządowców, delegacja w imieniu kombatantów i weteranów walk o wolność, szkół, dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć o tych wspaniałych i ważnych dla nas Polaków wydarzeniach. Serdecznie witam przedstawicieli duchowieństwa. Witam władze samorządowe gminy Wisznice, nauczycieli, dzieci, młodzież ze szkół podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. Witam druhów strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych terenu gminy. Delegacje zakładów pracy, przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Szczególnie serdecznie witam społeczność gminy Wisznice. Uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła. Coroczne obchody Święta Niepodległości przypominają nam zasługi ojców Wolnego Państwa z 1918 roku. Pamiętamy wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. To główni bohaterowie. Ich wkład w dzieło wyzwolenia i chylimy czoła przed uznanymi bohaterami niepodległości. Ale musimy przyznać, że nasze spojrzenie na sprawę wyzwolenia jest niepełne. Nie dostrzegamy i nie mówimy o walce kobiet o wolność Polski. Fakt, że kobiety pełniły różne role w życiu sławnych mężczyzn jest niepodważalny. Matki kształciły charaktery, chroniły, uczyły, stanowiły fundament, na którym budowali swoje późniejsze postawy i programy. Żony intensywnie wspierały swych mężczyzn, dbając nie tylko o rodzinne gniazda, ale i o powodzenie ich przedsięwzięć. Kobiety miały też swój udział w różnych działaniach niepodległościowych.